Dzisiaj mówimy, proszę Państwa, o tej religii katolickiej. Zobaczymy, co tam oni powiedzą. Osiągnęli w swym życiu te szczyty świętości, jakie dziś potwierdza Kościół, na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tych szczytów prowadzi. Dziś Chrystus mówi do nich: wy jesteście przyjaciółmi moimi. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co dopiero 18, może już myślałem, od Ojca mojego. 19, to dopiero jeszcze 18 inne. Streszcza się w przykazaniu miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, aby ktoś życie swoje dał za przyjaciół swoich. Ojciec Rafał i brat Albert od wczesnych lat życia rozumieli tę prawdę, że miłość polega na dawaniu duszy, że miłując trzeba siebie dać. Owszem, że trzeba życie swoje oddać, tak jak mówi Chrystus do apostołów. To dawanie życia za przyjaciół swoich, za rodaków, wyraziło się również w 1863 roku poprzez ich udział w powstaniu. Józef Kalinowski miał wówczas 28 lat, był inżynierem, posiadał stopień oficerski w armii carskiej. Adam Chmierowski liczył w tym samym roku 17 lat. Był studentem Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach. Każdym z nich kierowała bohaterska miłość ojczyzny. Za udział w powstaniu Kalinowski zapłacił Sybirem. Na Sybir zamieniono mu karę śmierci. Chmierowski kalectwem. Wspominaliśmy obie te postacie w 1963 roku na stulecie powstania styczniowego, gromadząc się przed kościołem ojców karmelitów bosych, jak o tym świadczy murowana tam tablica. Powstanie styczniowe było dla Józefa Kalinowskiego i Adama Chmielowskiego etapem na drodze do świętości, która jest heroizmem życia całego. Opatrzność Boża każdego z nich prowadziła własną drogą. Józef Kalinowski, zanim wstąpił do nowicjatu karmelitańskiego, był po powrocie z Sybiru nauczycielem Augusta Czartoryskiego, jednego z pierwszych salezjanów, który także jest kandydatem na ołtarze. Adam Chmierowski studiował malarstwo i przez szereg lat poświęcał się działalności artystycznej, zanim wstąpił na drogę powołania, która po pierwszych próbach w zakonie jezuitów zaprowadziła go w szeregi terciarstwa franciszkańskiego, skąd bierze początek powołanie albertyńskie. Każdy z nich na swojej własnej drodze w dalszym ciągu urzeczywistniał te słowa odkupiciela i mistrza: nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje. Życie jest od Boga i nie powinno się też życiem szafować w zastępstwie za kogoś. To jest nie wolno, nawet jak oni mówią, że to cierpienie cierpieniem. To tak samo cierpienie, jak i matce się urodzi dziecko ze zespołem Downa, też nie powinna zabijać. Taka prawda.